Jeżeli chcecie porozmawiać z Agnieszką, zapalcie zieloną, jeżeli nie, to czerwoną. Jesteście tutaj? Dobrze, kochani, a więc witam Was bardzo serdecznie na naszej kolejnej paranormalnej przygodzie. Dzisiaj też tak nietypowo intro z auta, chociaż jak to zobaczycie, to poprzednie intro z auta było miesiąc temu, ale dobra, nieważne. Jesteśmy w przeklętym lesie, który powinniście znać z poprzednich odcinków, które gdzieś się tutaj wyświetlają teraz, ale tym razem jesteśmy z innej strony, bo ta strona też jest dość ciekawa, bo niejednokrotnie, powiedzmy 12 lat temu, słyszałem, a w sumie słyszeliśmy różne ciekawe historie na ten temat. I mamy świadka, który był tutaj. No ja. No ja. O, trzeciej w nocy? Tak. Tak. Więc nie raz. Więc nie ma chyba lepszej osoby jak Siora, która może opowiedzieć tą historię. Co doświadczyłaś w tym lesie? Ogólnie mieszkałam tu swego czasu u kumpla. I on miał taki też zwyczaj chodzenia o 3 rano w ogóle do tego lasu. On też był taki trochę nawiedzony, ten chłopak. Pozdrawiamy. I no, ten las był o tyle taki, że to było lato. Nie było wiatru, nic, w ogóle nic takiego. A jak się wchodziło do tego lasu, w tym momencie po prostu były dźwięki, głosy, chodzenie, szepty. Wszystko się nagle ożywało. A w momencie, jak robiło się krok do tyłu, żeby wyjść z tego lasu, to znowu była totalna cisza. Także ten las jest bardzo żywy. Zresztą z tego względu, że tutaj bardzo dużo osób się wieszało w tym lesie. W sztucznym jeziorze się ludzie topili i znikali. Dlatego też tu tak w okolicy w tamtych czasach było, że no utopek sobie mieszka w tym jeziorku. No a też tu w okolicy bloków, no, pan się powiesił naprzeciwko okna swojego mieszkania, gdzie rano rodzina po prostu sobie zobaczyła jego ciało. Też słyszałem tą historię. Dodatkowo, co mogę dodać od siebie, bo ja w tej części lasu kiedyś byłem, razem z Siorą zresztą i z naszym kolegą, który chciał nas oprowadzić po tym wspaniałym, paranormalnym lesie, bo on nie miał innych historii, on tylko przez cały czas opowiadał o tym, jaki ten las jest nawiedzony. No, więc część chyba nawet przytaczałem o przeklętym lesie, jak nagrywałem z innej strony tego lasu, zresztą przejeżdżaliśmy koło tego. Z tego, co właśnie jeszcze nasz wspólny znajomy opowiadał, to gdzieś w tym lesie były egzekucje mafijne. Tak. No i one właśnie gdzieś były z tej strony. Ja to na pewno opowiadałem wcześniej już, jak wchodziłem do tego lasu sam albo z wilkiem. No i dodatkowo to jest właśnie ta część lasu. Nie umiałem tego znaleźć, ale Siora pamięta, gdzie to jest i w sumie jak obejrzałem na Google Maps, to też sobie przypomniałem. Więc dzisiaj wchodzimy do tego lasu z całym sprzętem. Po z tej strony. Po 12 latach, bo tamtą część lasu jeszcze będzie jeden odcinek, w sumie w tym roku, bo to jest odcinek na styczeń, a jest, który dzisiaj jest? 4 grudnia? 5? Chyba 4 grudnia dzisiaj jest. No i ten odcinek to będzie w sumie pierwszy odcinek w nowym roku, więc wszystkiego najlepszego, kochani, w nowym roku. Dokładnie. No. Dużo ciekawych przygód w życiu. No, więc trzeba zacząć z rozmachem i w sumie w zeszłym roku też zaczynałem od tego lasu. Chociaż nie od Barzanciarni, następny był ten las. No, ale dobra, nie przedłużamy, więc wszystkie Instagramy, wszystko znajduje się w opisie, a my zbieramy cały sprzęt i ruszamy na kolejną paranormalną przygodę do przeklętego lasu na Halembie. Ruszamy. Dobrze, więc zaczynamy. Cały sprzęt jest, więc możemy zaczynać. Wchodzimy do przeklętego lasu. Ojej, jak ja tu dawno nie byłem. Zimą jest zupełnie inaczej. Znaczy zima ma ten plus, że jak nagrywasz, to się światło odbija od śniegu i przede wszystkim jest jaśnie. Zaraz, kochani, wejdziemy głębiej, wyjmiemy sprzęt i będziemy zaczynać. No fajnie, bo jest wydeptana ścieżka. Bałem się, że
Bałem się, Siora, że będziemy po czymś takim musieli chodzić. No daj spokój, trochę kardio by nam źle nie zrobiło. Znaczy nie, ja nie narzekam, tylko mokro w butach. No wiesz, bo ty tam ten, masz te swoje eleganckie cichobiegi, prawie do kolan. Nie, to są te. No mnie strego. Znaczy nie, te spodnie mają ten plus, że one tak wody nie przepuszczają. Więc mogłoby mi być chłodno, ale no, na pewno nie byłoby mi mokro. Mój tata moje buty nazywa uniwersalnym kluczem. No wszystko otworzysz. Piwo, drzwi, okno. Złamanie otwarte. Złamanie otwarte, matko boska. No, no muszę się z tym zgodzić. Wiesz, to miejsce też teraz trochę inaczej wygląda z tego powodu, bo jak pamiętam, jak byliśmy tu ostatnim razem, to było całe zalesione. I wszędzie były krzaczory. 12 lat. 12 lat plus zima, a my tu byliśmy w lato. Ja. W tamtą stronę. Odpalaj i zobaczymy, czy grzeje. Bo tego nie chwyciłam, ale migło coś. Zobaczymy. No najwięcej, co najwięcej ludzi tu się wieszało, szczególnie po tych transformacjach, nie? No. Ustrojowych, jakie miały miejsce w Polsce w latach 90. Mhm. Ludzie mieli pomysł na wydostanie się z długów i w ogóle wszystkiego. Bo no kiedyś tego, lekko nie było. Kiedyś, no z tego co mi mama opowiadała, to kiedyś po prostu nagle się pojawiły banki, nie że państwowe, tylko już takie jakby prywatne i w ogóle. No, no. I ludzie brali kredyty i był wielki boom. Ale przyszła denominacja... Boże, trudne słowo. No zamiast zarabiać miliony, no to już się pojawiły normalne złotówki i w ogóle. Denominacja. O, denominacja się pojawiła. No i się zrobiły ogromne długi, wszystko. A ludzie wymyśleli, żeby wydostać się z tych długów, no to zakończyć żywot. No a tutaj wiesz, Halęba Ruda Śląska kopalniami stała, zaczęły się robić jakieś problemy. Jedynym wyjściem dla większości ludzi takich, co tu skończyli, było no się powiesić, nie? No i problem był taki, że nie dużo że nie wszyscy sobie z długami potrafili poradzić. I jedyny sposób, jaki według nich był słuszny i jaki mogli zrobić, to skończyć gdzieś tutaj. Jest smutna historia. Co tam się le? Nie wiem czemu. Miałam wrażenie, że jakby taką ginającą gałąź. Słyszałam, do tego patrzyłam, czy to nie dżisnie coś na nas, wiesz, no. Są takie... To nie są świeże drzewa. Też smutno by było dołączyć do tych ludzi. No, dokładnie. No co? Jedyne niebezpieczeństwo w lesie to zwierzęta i spadające gałęzie. Spokój, zobaczymy jak dojdziemy do stamtąd. Mam nadzieję, że z tej strony lasu też będzie tak grubo jak z tamtej. No zobaczymy. No zobaczymy z opowieści Kiwana, w której nawet pojawiała się biała postać kobiety. No. Ale on strasznie żył tym lasem. On to tu go ciągło zawsze. Czy nie wiem, ja zauważyłem, że ogólnie ludzie, którzy się z nami zadawali, to nawet jak chciałeś z nimi normalnie porozmawiać, to było takie... Wiesz co, opowiem ci taką jedną historię z duchami, którą przeżyłem. Co zawsze było mega dziwne, ale pamiętam, kogo nie poznałem za pierwszym razem. To zawsze musiałem posłuchać jego paranormalnej historii. Ja zawsze na jakiejś imprezie w kuchni, przywódce. No. No bo słuchaj, bo mnie postraszyło w domu, a ja ci opowiem. No dobra. Tak samo z Siorą się kumplowaliśmy.
wszystko było git, a nagle u nich drzwi się zaczęły same otwierać do pokoju. No, ty się siłowałeś, żeby je zamknąć. No. I jak ja się wkurzyłam i powiedziałam, że ma wypierdalać. To jest jakieś uniwersalne słowo. No. To wtedy szło zamknąć te drzwi. Mm-hmm. Ale u mnie zawsze coś było, zawsze coś jest. Przy nawet ostatnio zaś mam stukania po mieszkaniu. Ale póki kota nie straszy, to niech sobie łazi. No, sobie na ogilu się sprawdzę. Boże, jak tu jest przyjemnie. Sobie trochę zawsze odejdę. Mnie rozwalała ta cisza w tym lesie. Ja sobie trochę... Czekaj, jedziemy sobie ostrem. Te nie złapałam. Nie, dużo tego skoczyło, ale nie złapałam tego. Czy ktoś z nami tutaj jest? Czy możesz wpłynąć na któreś z naszych urządzeń? Oko. Czy chciałbyś nam coś powiedzieć? Nie mogę? Ty! Cię zapytałem, czy... Ojej, niedużo naraz. Nie mogę, myślałem aktualnie, daleko, pytanie. Ty, ale dawno tyle nie było. Najczęściej nie mam w ogóle odpowiedzi. Czy możesz mi odpowiedzieć na pytanie? Do żółtego miga, jak zadajesz pytanie. Mm-hmm. Czy możesz mi odpowiedzieć na pytanie? Wpłyń na moje urządzenie. Nie, bo dalej to wygląda na losowe odpowiedzi. Ale czy możesz coś do nas powiedzieć, czy możesz powiedzieć na urządzenie? Było nie mogę. I to było ciekawe. To było cannot. Są co jakiś czas skoki, wiesz? Najśmieszniejsze jest to, że właśnie mi się mikrofon zaczął rozładowywać. Bo się świeci na czerwono. Ciekawe, ile wytrzyma. Z kolejna ścieżka. Czyli ktoś czy możesz skrócić? Coś uderzyć? Gdzie mamy się kierować? Ktoś chodził. Też to słyszałem. Tylko właśnie nie wiem, czy przypadkiem to nie byłem ja. Nie, właśnie o to chodzi, że gdzieś tam znalazłeś. Albo idzie ktoś, albo ono. Nic, weźmy do głównej ścieżki, zobaczymy. Zaś rozdroża. Kolejne rozdroża. Mizusio. Zanim długo dojdziemy do kiszki. Co? Zanim długo dojdziemy do kiszki. No. No nikogo tutaj nie ma. Czekaj, spróbuję fluxa zrobić. Spróbuj. Stoję sobie...
Ja, no ja jestem w ciemności stanę. Chociaż i tak nie ma ciemno, bo jakiś śnieg. To jest jasno. Zresztą jak widać. Zobaczmy, czy się zazbroi. Czy będzie ok? Proszę, zazbrój się po prostu. O, mniejszy promień. Jak tam się raz są jakieś skoki? No, przez chwilę był, a potem było, słuchajcie, jakby coś tam stąpnęło takie. Takie. No. To teraz odpowiedz, czy jesteś tutaj z nami? Zielona odpowiedź na tak, czerwona na nie. Tyle, bez sensu. No ale jeżeli jesteś tutaj, zapal zieloną diodę. Faktycznie, to było trochę bez sensu. No, sprostowałem. No si. Proszę, zapal zieloną diodę, jeżeli tutaj jesteś z nami i chcesz porozmawiać. Jeżeli nie chcesz z nami rozmawiać, zapal czerwoną diodę. Wtedy będę wiedział, że mam się odczepić. Tu? Tu? Tutaj? No idę. Ona dziś już tam chodzi. Jest, 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 mamy to. Dobrze, dziękuję za odpowiedź. Zapalcie zieloną diodę teraz. Wtedy będę wiedział, że rozmawiam z kimś. No, ja... O, człowieku! No hit. Co się stało? Co tam? Powiedziałem, że jeżeli nie chcecie ze mną rozmawiać, zapalcie czerwoną diodę. Zapaliła się i powiedziałem, żebym miał pewność, że nie chcecie ze mną rozmawiać, zapalcie zieloną diodę. I się kurwa zielona dioda zapaliła. Aha. Bo mnie gdzieś prowadzi tam. A możecie wpłynąć na urządzenie, które siora trzyma w swojej ręce? Okay. Mogą. A może chcecie z gitarą porozmawiać? To zapalcie zieloną diodę. Będzie mi miło. Halo, halo. Jeżeli nie, to oczywiście zapalcie czerwoną. Ale u mnie, na tej piramidzie, która tutaj leży, tak jak wcześniej odpowiedzieliście. Jeżeli chcecie porozmawiać z Agnieszką, zapalcie zieloną, jeżeli nie, to czerwoną. Zapraszam, koleżanko. Co? O, ze mną? Jedni chcą, drudzy nie chcą. Mamy iść nad Kiszkę? Jeżeli tak, to na zielono zaświećcie. A pójdziemy na Kiszkę porozmawiać. Tam zapewne jest was więcej. No. Halo, halo. Mamy iść nad Kiszkę?
Jeżeli mamy nie iść, to możecie zapalić czerwoną diodę. Możecie na tym urządzeniu moim zaświecić. Mamy iść nad Kiszkę? Widziałem. Nie. Ja jestem anarchistą i tak tam pójdę. Choby sama. Zostaniecie sobie z setem. Czekaj, ja zapytam. A pamiętacie nas w ogóle jak kiedyś tu... Albo nie, inaczej. Czy pamiętacie mnie jak tutaj byłem w zeszłym roku? Tylko nie z tej strony lasu. Musi upewnić, czy to są te same, czy inne. Bardziej stawiam na wisielcu. Czy wiecie, kim jestem? Zielona oczywiście tak, czerwona nie. Wisielce, wisielce. Idę dalej do ciemności. Naprawdę nie chcę was męczyć. Jestem tylko ciekawy, czy rozmawiam z tymi samymi osobami, czy rozmawiam z innymi. Jeżeli rozmawiam z tymi samymi, co rozmawiałem w zeszłym roku, zapalcie zieloną diodę. Jeżeli z innymi, to czerwoną. Proszę. O, cześć. Cały czas to miejsce. Tego złamanego drzewa? Ktoś tam chodzi. Ja pierdolę. Dobrze, dziękuję wam za odpowiedzi. Na razie kończę tą sesję. Co tam? Jestem popularny w tym lesie. Dostałem odpowiedź. Jesteś popularny. Nie dostałem odpowiedzi, czy mnie pamiętają, tylko się zapytałem, czy rozmawiam z tymi samymi osobami, z którymi rozmawiałem w zeszłym roku i dostałem odpowiedź na zieloną. Dodatkowo gdzieś tam było głosy sobie. No mi jak mrygałka dwójka, to chrupło coś koło mnie. Jakby ktoś stąpnął na śnieg. Dobra, tu nie ma co włączyć K2, bo tu są linie wysokiego napięcia. No nie ma. Tego nawet jej też... nie włączam. Dobra, słyszałem jakiś dźwięk. No i dotarliśmy. Wiem, że kochani, nazwa może być dziwna, ale tak nazywa się to Kiszka. Bo ma taki kształt. O ja. Boże, jak tu jest pięknie. S-Box. Scanning. FM. Książki. Dobrze, więc sprawdźmy, czy ktoś tutaj jest i chce z nami porozmawiać. Jesteście tutaj? Porozmawiamy? Ktoś jest tutaj z nami. Tu jest K2 trochę widzą. Między nami. Radio.
Spójrz na to urządzenie i powiedz coś. No dalej, nie daj się prosić. Powiedz coś. Czy ktoś może się przedstawić? Porozmawiamy. Wiem, że dźwięk może być irytujący, ale tak. Możecie wpłynąć na moje urządzenie. Cokolwiek tu jest, lub cokolwiek tu jest. No, podejdź bliżej. Nie mam złych zamiarów, porozmawiamy i odejdę stąd. Gdzie jesteście? Czy jesteście tutaj? Co tu? Znacie moją ksywę? Czy pamiętacie mnie, jak tutaj byłem rok temu? Tak, to jest prawda. Czy nie przeszkadzam wam? Halo. Halo. Dobrze, czy rozmawiałem z wami w sumie w tym roku, tylko z innej strony tego lasu? No. O, co? Przeszkadzam wam? Sobie prac z wami porozmawia. My sobie w ciemności pobędziemy. Bardzo przepraszam. Myślę, że ma. Czy możecie mi zdradzić swoje imię? Chociaż jedna osoba. Czy zakończyliście swój żywot w tym miejscu? Prawda. Prawda. Stoi? Czy to drzewo? Jest tam ktoś? Tak? Chcę mi coś przekazać. No. Patrzcie, gdzie on jest. A
tu. A nic, prowadzą mnie. Mam spacer w sumie. Czy chcecie mi coś przekazać? Czy chcecie mi coś przekazać? Ostatni raz pytam. I kończę sesję, obiecuję. No i co? No i takie nieśmiałe nic. I tak sobie nieśmiało tu krążycie, prawda? Nie wiecie, o co chodzi. Ktoś was nagrywa. Chce z wami porozmawiać, chociaż nikt pewnie oprócz Kiwana z wami nie chciał rozmawiać. Ale coś jebło. Idę do siary. Niech się za bardzo sama nie włóczy. Ale to było dziwne. Przede wszystkim ta odpowiedź tutaj. Co tam? Poświeć tam trochę dalej. Co? No ktoś stoi, czy to drzewo tam, w sensie jakiś pachołek czy inne coś? Nie widzę, żeby ktoś tam stał. W ciemności jest trochę inaczej. Takie nieśmiałe migania. Co tam miałeś na tych? Zapytałem się, gdzie jesteście. Dostałem odpowiedź tutaj. I kilka jakichś innych dziwnych odpowiedzi. Dość konkretnych. To tym bardziej, że usłyszałem swoją ksywę. O! O! Czyli pamiętają mnie jednak. Dobra, to może ty teraz spróbujesz. Halożka, dobry, dobry. Jorzek, przyszła z wami pogadać trochę. Pogodamy se! Ja? Pogodamy? Jorzek jest dziołcha ze Śląska. Możemy pogadać na spokojnie. Wiem, że tu się parę z was osób utopiło, powiesiło w okolicy. Ja tukaj w tym lesie i przy tej wodzie. Tragedia się wam tu zdarzyła, prawda? Ja wiem, ja żeś słyszała. No chodźcie, żeś pogadać. Mam iść dalej wzdłuż tej kiszki? A może nie możecie gadać? Tak i nie. Co? Tak i nie. Teraz się zastanawiam, czy duchy wisielców mogą gadać. No gadam, czy duchy wisielców mogą gadać. Halo?
się są stąd. Naprawdę pogodajmy. Ja nie chcę nic złego wam zrobić. Co? Chcę ino pogodać. Powiem ci tak, bardziej słyszę co jakiś czas takie... A ze mną pogadacie? Tak jest. No. Jeżeli chcecie ze mną porozmawiać, to niech się ktoś przedstawi. Ja jestem Setu, a wy? A wiecie jak mam na imię? Jeżeli tak, to je powiedzcie. Dobrze. Kończę tą sesję. Żegnajcie. Nie, z tamtej strony jakoś były bardziej rozmowne. Nie, serio się zastanawiam, bo... Było takie na tym radiu... No. Takie bardziej, no jakby... Wiesz, chciało coś powiedzieć, ale... Chyba, że to topielce, no ale... Nie, topielce bardzo dobrze odpowiadają. Wiem, bo miałem styczność. Mogłem sobie z jednym porozmawiać. I to było takie, dlatego też tutaj pytałem, gdzie jesteście, i tutaj dostałem odpowiedź tutaj. A jak rozmawiasz z topielcem i się pytasz, gdzie jesteś, to jest odpowiedź pod wodą. To może ten, takie odgłosy, to jakieś echo, jak się ktoś tu wieszło. Może. Wiesz jak, też było. Ojej, zimno się robi już. A śnieg wali coraz mocniej. Ja. Co, szybka rundka dookoła? No to chodź bardziej tam. Tam miałem dobre odpowiedzi, ja tą sesję z dyktafonem zrobię. Dobra. Okidoki. No widzicie, kochani, jest ciekawie. Są skoki, na fluksie były dość ciekawe odpowiedzi, na S-boxie to samo, właśnie z tamtej strony. Więc tam zrobimy sesję z dyktafonem. Kilka zdjęć zrobionych. Mam nadzieję, że nikt w śniegu nie będzie widział orba. No kilka z ten. Tak na szybko włączyłem sobie pogląd, śnieg wygląda trochę jak orby, ale to nie to. Dobra, siora idzie z przodu. Wracamy do auta. I będziemy się widzieć na podsumowaniu. Ale zimno. Dobrze, kochani, i już jesteśmy w aucie i tu się będzie kończyć nasza paranormalna przygoda, więc siora, jak było? Zimno. Zimno, no. Fajnie. Śnieżek sypał. Tak. Maciek był. Chrupał. <stuczkami. śmiech> Ale żadnego Yeti nie spotkaliśmy na szczęście nic. Ale co? Ty miałeś jakieś odpowiedzi przy kiszce? K2 co jakiś czas sobie mrygała, gdzieś tam w głąb lasu prowadziła, ale gdzie w tym śniegu? No u ciebie K2 najlepiej odpowiada. U mnie najlepsze odpowiedzi były na S-boxie, bo dostałem odpowiedź, gdzie jesteście, dostałem odpowiedź tutaj. Usłyszałem swoją ksywę i jeszcze kilka odpowiedzi, których kurde nie zarejestrowałem. No ale
Miki dokładnie to wszystko opisze, on to dokładnie sprawdzi. Dobre odpowiedzi na S-Boxie, na początku ciekawe odpowiedzi na Fluxie, Siora cały czas miała skoki i miałem chyba odpowiedzi na pierwszej sesji na dyktafonie. Na drugim była cisza akurat. Więc wyjazd ciekawy. Muszę przyznać, że z drugiej strony jak nagrywałem, ten las było grubiej, więc jeszcze wydaje mi się, że w tym roku tam wrócimy. Ale tu też było ciekawie, więc mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeżeli podobają nam się, wam się te nasze przygody, to oczywiście zasubskrybujcie ten kanał, polubcie ten materiał i napiszcie komentarz. Może wam się coś udało zarejestrować, to też napiszcie. Si. No, a my wracamy do domu, bo jest zimno. No i oczywiście Instagramy, wspieranie, wszystko macie w opisie. A teraz jest minus 6 stopni dalej, sypie śnieg. Fajnie, bo auto jeszcze nie zamarzło, więc szybko się odpali i spadamy stąd. Dokładnie. No, a na razie to nam szyby parują, bo jeszcze auta nie odpaliłem. I sami grzejemy. I ludzie mogą coś dziwnego pomyśleć. Zresztą jak widzą tą lampę tutaj z boku, jak świeci, siedzi tu i coś gadają, to na pewno ciekawie wygląda. Więc dobrze, kochani. My wam dziękujemy za dzisiaj. Wracamy do domu, bo zimno. Trzymajcie się i do następnego. Pa!